Witam kolegów hodowców. Korzystając z tego, że jesteśmy przed świętem Trzech Króli, chciałbym zaprezentować większość, to będą gołąbki samiczki w tej chwili i to będą wszystko gołębie de Klak. Parę będzie tutaj oryginałów od Roberta Bauera, ale większość to jest gołębi, które urodziły się z tych oryginałów u mnie. Tu jest między innymi jedna pierwsza na planie, samiczka. Późny gołąbek, znaczy późny, czwartego lęgu. I numer gołębia to DV, 21 rok, 07, 49, 37. I to jest samiczka z Krasa. Następny gołąbek, numer gołębia to PL 037 38 41. Tak wygląda. To jest też gołąbek z Krasa. Następna samiczka. To jest 20 roku samiczka, obrączka, ale samiczka jest z tego roku. Tak samo wygląda. Chciałbym tylko zaznaczyć, piękne oko. Te wszystkie gołębie, które tutaj prezentuję, w tych wszystkich, nie będę mówił wszystkie z czego są, wiadomo, wszystkie jakie zaprezentuję na pewno są z linii 613. W tych gołębiach od Roberta Bauera wszędzie są gołębie z 613. I numer samiczki to jest tak, PL 407 20 rok 407, 20 rok, 17, 824. Bardzo ładna samica. Następna samiczka. Większość jest Kras 45, które tutaj prezentuję, ponieważ, jak już mówiłem, prawnuków mam 74, oryginalnych dzieci, w tej chwili jednego samczyka sprzedałem, czyli mam 12. Tak się prezentuje ta samica. To jest samiczka z 20 roku, urodzona także u mnie. I numer gołąbka to jest tak, DV 1854 z 20 roku i numer gołębka 377. Bardzo ładna samica, bardzo ładne oczy. Następny gołąbek, samiczka. Piękne oko. I numer gołąbka DV 21 rok 74 962. Następny gołąbek, postarałem się same nakrapiane gołębie, jest tam parę niebieskich, ale większość hodowców lubi te kolory, jest, zresztą nie ma innych. Tak wygląda ta samiczka, późniejsza.
Bardzo ładne oczy, tak samo. I numer gołąbka PL 037 21 rok 38 33. Samiczka z czwartego lęgu. Wiadomo, że te gołębie będą idealne do parowania. Jeszcze bym chciał zaznaczyć, że gołębie były szczepione tylko na paramyxo. Na salmonelle dopiero dostałem szczepionkę i będą szczepione w przyszłym, teraz pojutrze. To jest samica oryginalna od Roberta Bauera. Tak wygląda, bardzo ładna samica. Są takie dwie. Piękna samica. I numer samicy to jest DV 0412 20 rok i numer gołębia 649. Zaraz pokażę rodowód, akurat mam. To jest ten rodowód. Następny gołąbek, samiczka naprawdę petarda. Tak wygląda, troszkę się podziobały, bardzo ładne oko, takie szklano-wiśniowe, nie wiem czy widać na kamerze, ale jest bardzo mocna, petarda. I numer gołąbka, DV, 21 rok. 74 57 9. Trochę tak czytam. Tak się prezentuje. Następny gołąbek nakrapiany. To może być samczyk. Bardzo ładne, uziarnione oko. Super wygląda. Tak wygląda, tak. I numer gołębia. DV 1854 z 20 roku. I numer obrączki 370. Gołąbek jest z tego roku, to jest tylko obrączka z tamtego roku. 370. Następny gołąbek, samiczka, trafiła się z białym piórem. Małych jest, ale się trafiałem. Też petarda w ręce, bardzo ładna. Jedno białe pióro i jedno białe pióro tutaj. O, się zawinęło. Numer gołębia DV 21 rok 74 574. Idziemy dalej. Następna samiczka nakrapiana. I numer gołębka DV 21 rok 74 643. Następny gołąbek to będzie samczyk niebieski,
Tak widać, tutaj koszali wpada. To jest Z 101. I numer gołębia PL 037 21 rok 37 47. Następna samiczka. Podziobana, bardzo ładna w ręce. Numer gołąbka PL 037 21 rok 38 67. Jest samiczka z krasa tak samo. Następny gołąbek to będzie samczyk. I numer gołąbka DV 74 939 z 21 roku. Następny gołąbek w barwie szali ze 101. No będzie raczej samiczka, ale nie jestem pewny do końca. Bardzo ładne oko wiśniowe. I numer gołębia PL 037 21 rok 38 77. Następny gołąbek to będzie mocna samica według mnie. Też jest ze 101 i numer gołębia DV 74 653. Następny gołąbek, niebieski, bardzo mocny, samiczka. Numer gołąbka DV 74 662. Następny gołąbek, parę wielotki jeszcze do wyrzucenia, lekko pstrego też ma, 613 właśnie po jednej córce potrafią być gołębie właśnie takim czymś. Oczywiście szklane oko, fajne, takie przyciemnione. Tu ma taką biały znak, nic więcej białego nie ma. I to jest tak, DV 21 rok 74 901. Następny gołąbek, samiczka i numer gołąbka DV 74 910 21 rok.
następny gołąbek, niebieska samiczka. Mocna. I numer gołąbka. PL. .037 21 rok 38-37. I ostatni kosz. Samiczka. To jest akurat samiczka z tamtego roku. Czyli z roku 20, nie z tamtego, a z 20. Bardzo ładne oko. I numer gołąbka. DV 1854. 20 rok. 369. Samica z krasa. To jest dokładnie z tego 102. Syn krasa. Następny gołąbek. Bardzo ładna samica. A? To jest akurat z poprzedniego roku. Z DV 1854. 20 rok. I numer gołąbka 269. Następny gołąbek. Oryginalna samiczka od Roberta Bauera. Z 18 roku. Bardzo ładna, mocna. Bardzo ładne oko. Ale jak mówię, zredukować trzeba i nie ma sentymentów. I numer gołąbka to jest tak: DV 0412, 18 rok. Numer gołębia to 367. Zaraz przedstawię rodowód. Akurat tutaj go mam przy sobie. To jest ten rodowód. I tak, w tym rodowodzie to jest samica. Generalnie przewija się głównie 613 i kras. Tu ze strony matki to jest córka 34 krasa i ze strony ojca tak samo jest kras. Można sobie zobaczyć. Następny gołąbek. Oryginalna samica od Roberta Bauera. Bardzo ładna. I to jest tak. 0412, 20 rok. I numer gołąbka 579. Teraz przedstawię rodowód. Ta samiczka z dwóch stron jest imbret na krasa 45. Właściwie wszędzie kras, gdzieś nie, gdzieś 613 się pojawia. Następny gołąbek, niebieski. Z tego roku. Z tamtego roku. Myślę, że to będzie samczyk. Obrączka jest stara. Wygląda. I numer gołębia 1854. 20 rok. I numer gołębia 308.
Następna samiczka. Oryginał Robert Bauer. Świetne oko.